I od kilku lat piszemy o tym, że policja dalej nie ma na etacie lekarza zakładowego, psychiatry. Naszym kochanym bandytom z policji przypomniało się po godzinie, że mają interwencję. Handlarzą narkotykami, dopalaczami, kobietami. Do tego im łby pracują. Pamiętacie zderzenie dwóch tramwajów rogu Limanowskiego w Włókniarzu 27 lipca 3,5 roku temu? 18 osób odwiezione do szpitala. Nasza redakcja złapała bandytów ze straży pożarnej, jak niszczy jej dysk twardy. Żyd, prokurator okręgowy Krzysztof Kopania, mówi, że dysku się nie dało otworzyć. Mam nadzieję, że policji tym razem uda się zabezpieczyć nagranie z kamery